W chcę wam przedstawić bardzo ciekawy projekt oraz Airdropa, do którego możecie się załapać i jest on gwarantowany. Jak to zrobić, to wszystko wam pokażę. Jednakże, co to jest za projekt? Jest to projekt Etna Network, na ten moment jest on warty 43 centy. Ja go wczoraj kupiłem 28 sierpnia po cenie 39 centów, więc jestem na lekkim plusie. Ale co to w ogóle jest za projekt? Ogólnie linka do, te, do, jakby do tej całej strony macie ich w, w opisie i możecie sobie tutaj ją ogarnąć. Będzie to jest to projekt z serii Play to Earn, czyli jest to jakby na tym moment w trendzie. Będzie miał swoją fabrykę NFT, będzie w branży gamingowej. No, i też chyba tutaj planują jakieś własne defi, czyli pewnie jakąś, jakiś swap, czy też giełdę mamy cały team, tutaj mamy zakładkę go to NFT app. Mają tutaj jakby kilka aplikacji i te aplikacje właśnie mają niedługo wchodzić. Co moim zdaniem może też podwyższyć jakby cenę, co nie? Ale to jest jakby wiecie, projekt moim zdaniem długoterminowy. Nie wiem kiedy tutaj pierwsza aplikacja wchodzi, ale tutaj chyba mają roadmap, tak? Mają roadmap. Tutaj Ogólnie przeszli na sieć BSC, bo byli chyba na ETH, chyba coś takiego nie, wiem, bo widać, że była migracja, czyli że pewnie z jakiejś sieci na BSC przeszli. No i aplikacje właśnie tutaj będą hmm, chyba jeszcze w tym roku oraz będą nowe listingi, także moim zdaniem projekt może fajnie wystrzelić. Oczywiście polecam zrobić własny research, link do tego macie w opisie, ale dobra, jak się zakwalifikować do tego airdropa? Będzie to snapshot, nie wiadomo co dostaniemy, tutaj chyba nie pisze tutaj właśnie co dostaniemy, ale będzie to snapshot. Nie pisze dużo szczegółów, jednakże żeby się zakwalifikować musimy na portfelu, Uwaga, na portfelu, nie na giełdzie, tylko na portfelu, trzymać ponad 500 etny, czyli powiedzmy 501, 500, ja, bym, ja ogólnie polecałbym 510, ja trzymam, nie pamiętam około ponad 500 chyba 520, A tutaj wam, dam wam screena, bo właśnie kupiłem go wczoraj i za 11 dni będzie ten snapshot. Czyli że po prostu, jeżeli będziemy to hodlować, to dostaniemy tego AirDrop'a na nasz portfel. E, oczywiście, jak już ten snapshot będzie, e, uda się on i jakby dostaniemy to token, to ja nagram film. Oczywiście, jak to, w sensie ile to jest warte, w ogóle omówię całe, całe to i przedstawię, ponieważ sam nie wiem, ponieważ tutaj nie ma napisanych jakby e, szczegółów dotyczących właśnie tego, co dostaniemy, ile dostaniemy itp., itd. E, ewentualnie możemy trzymać jeden m, NFT charakter właśnie z ich sklepu, ale to jest droższa opcja, ponieważ tutaj no są po kilkaset dolarów, a 500. 100 sztuk etny na ten moment przy tej cenie kosztuje 217 dolarów, czyli za 220 dolarów bym polecał kupić tak dla bezpieczeństwa, żeby mieć ponad, lekko ponad 500 właśnie tych sztuk, tak, dla bezpieczeństwa. A oczywiście to nie jest prada inwestycyjna, to jest tylko moje prywatne zdanie i przedstawienie całego airdropa, ponieważ moim zdaniem, jeżeli macie jakieś wolne środki, jakieś wolne ponad 220 dolarów, no to i nie macie w co zainwestować, to moim zdaniem jest to dobra opcja, ale pamiętajcie, to jest tylko moje prywatne zdanie. No i oczywiście link do całego tej strony, do strony projektu macie w opisie, tak jak mówiłem, tu będzie kilka aplikacji, będzie gaming, NFT i DEFI, czyli zdecentralizowane finanse. Także moim zdaniem projekt ma potencjał. Jeżeli macie jakieś pytanka, ewentualnie jakieś info o tym projekcie, czy coś w stylu, to możecie dawać w komentarzu. Oczywiście wszystko jest w opisie. A jeszcze może wspomnę, jak to kupić. Jeżeli chcecie to kupić i nie wiecie, jak to wchodzić tutaj w rynki, macie tutaj na Głównie na Pancake swapie bym to polecał kupować, jednakże możecie to zrobić na jakiejś innej giełdzie, nie? Ale jeżeli to zrobicie na, na giełdzie, co nie kupicie, to musicie i tak to przesłać na portfel więc najlepiej prześlijcie sobie BUSD, ewentualnie BNB na portfel Just Wallet. Wejdźcie sobie na Pancake Swapa, a następnie to kupcie. Tutaj, jeżeli wam nie wyszuka na Pancake Swapie jakby tej kryptowaluty, no to po prostu kopiujcie sobie kontrakt adres i wklejacie tam, gdzie można to kupić, już wam pokazuję jak to zrobić. W parę na przykład do BUSD. To już nam wyszuka to jakby, możecie też sobie to w to kliknąć i skopiować link yy, Ale po prostu tutaj możemy sobie to po prostu skopiować Następnie tutaj wkleić No i potem po prostu klikamy import I jeżeli mamy już tu właśnie zimportowaną kryptowalutę Już możemy sobie ją na spokojnie kupić za BNB, ewentualnie BUSD No, to by było tyle na dzisiaj w tym filmie Jeżeli wam się film spodobał, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Łapka w górze i widzimy się w kolejnych Siemano